Hejos. Jadę po prezent dla widza. Jadę na Willie Boysów mógł obręczyć. Ale muszę pojechać do Tomka, żeby wziąć samochodu. Jest Tomek. Siema. Elka czy XL-ka? XL-ka. Co Tomek? Tomek jest wielki. Akurat jestem szczęśliwym posiadaczem takiej. O, gdzie nas? Muszę gdzieś sobie za pazuchę to wrzucić, żeby mi to nie... Tu wypadnie, nie? Nie, pod koszulkę. Aha, pod bluzę, czyli... Będę miał kontrolę nad tym. Kurde. Chodzi? Już czeka za mną, wiesz, to będę śmigał. Dobra. To trzymaj. Się. No, dobra. To do jutra. No, nara. A, tamtędy. Gitara, jeszcze lepiej. To see you, nara. Jestem ciekawy, czy pośmigamy trochę na kole. Tomek mówi, że jak jest tak mokro, że się wypieprzymy. Siema. Fajne lampy miał w tym skuterze, no takie LEDy niebieskie. Ale nie widzę Tomka. Na mokrym można też śmigać. Tylko trzeba po prostu większą kompresję zrobić. Tomek, gdzie ty jesteś? Ja z prezentem tutaj jestem. No i patrzcie, z tym kołem to tak jest. Jak nie wieje, to też spada. Muszę zobaczyć. Zacnie chodzi ten FMF-ik. Ja tu w telefon patrzę, a tu Tomek pisze: no słuchaj, Blacku, ale padało, nie przyjadę. Jestem? Jestem co? Jestem, ale co? Nie wiadomo co. Pisze, że jestem. Jestem niedostępny. Podziębiony, bo mokro. Mam prezent.
podziębiony jestem, a ja wyczytałem tylko ostatnie, że jestem, czyli już jestem. Dobra, no ja sobie potrenuję. Trudno, wezmę go do domu, ten prezent. A pokażę... Czekajcie, pokażę wam w telefonie, co mam za prezent. Widać? Taką koszulkę tu mam właśnie pod tą koszulką. Lita. Dobra, no to co? Ja robię trening. Mówi się trudno. Innym razem Tomek dostanie. A ja co? No na mokrym sobie co? Na kole będę śmigał. Słyszę tą szlifierę. Może to przyjedzie, wleci. Może. Ojen, jak tam mu czaduje. A mi się taki trening to przyda. Przypomnę wam o ciśnieniu w oponach, jak chcecie trochę dłużej polatać na kole, zrobić dłuższy dystans, to jak macie nową oponę, to lepiej powietrza spuścić na 0,8, a jeżeli macie starą, już łysą oponę, to wtedy to ciśnienie dać powyżej 1 bara. A dlaczego? Dlatego, że przy zjechanej oponie pompujecie ją wyżej, bo macie już karkas zjechany boczny i nie potrzebujecie, jak gdyby jej nową oponę, to musicie spuścić tego powietrza, żeby karkas boczny dochodził do asfaltu równo, żebyście mieli jak największą powierzchnię tego koła do asfaltu. Mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłem. Była świetna guma, kontrolowana w pełni. No, najlepsze przeloty są z trójki, z trzeciego biegu na czwórkę, jak przerzucicie. Macie już taką pełną kontrolę, czyli przerzucony bieg do góry daje wam po prostu zaparcie nogi o dźwignię biegów. Fajnie można się pochylić i widzieć, co się z przodu dzieje. Ja w tym momencie akurat się na lewo przechylam. No i co, no praca hamulcem, tak, gazem i jesteście fajnie wysoko, no. Się na kole ścigać z ciężarówkami. Powiem, że nie raz wyprzedzałem na kole ciężarówkę. Bardzo fajnie.
dla tych, co chcą trenować, to pamiętajcie, no trzeba wylądować, nie? Wiadomo, jak nisko podniesiecie to koło, a to z lądowaniem nie ma takiego dużego problemu, ale jak macie go wysoko, może koło przednie w szynę wejść. Czyli trzeba po prostu tak to robić, lądowanie z gazem, tak jak samolot, nie? Większym. No akurat ja odpuszczam, no ja już wiem, jak wylądować. Do wprawy dojdziecie, to będziecie sobie lądowali wtedy jak ja. Jednak cały czas trochę uważam na tym mokrym, bo nie chcę za dużo gazu go podnieść, jak już mam u góry i trochę opada, nie chcę za dużo tego gazu dać. Żeby mi koło nie poślizgło się. Ten miał dobry widok. A nie zatrąbił. Oj, Tomek, żałuj, bo dzisiaj fajne gumy. A chciałem ci dzisiaj czegoś więcej nauczyć. Czyli dobrej kompresji. Teraz na przykład była trójeczka. Oj, tutaj się zanosi na większy deszcz, a nie na mniejszy. Dobra, ja jeszcze przejadę się na miasto może. To już jest coraz bardziej ślizgo, pany. Hamulec już. Elo. Elo, elo. Elo na 3-0. Dobra, ostatnia runda. Bigips. Wam podpowiem, jeżeli macie tą nogę na hamulcu, a naprawdę pójdzie wam za wysoko ten motocykl, to ta noga na hamulcu, nie musicie nic zrobić, ona tak naprawdę, ten hamulec sam do niej dojdzie. Bo
Powiem wam, że teraz na tych podnóżkach one trochę są zmienione, bo mam na enduro podnóżki i trochę za blisko mi ta noga do tego hamulca dochodzi. Muszę się naprawdę starać, żeby jej nie dotykać tej dźwigni. Poświrować trochę na miasto. No tu po prostu i ja rozumiem, że jak wy dopiero zaczynacie jeździć na kolej po takim mokrym, wy się boicie i macie rację, bo tu na takim mokrym nie można użyć dużo gazu, żeby to koło nie zakręciło się. Wiadomo, jak jest sucho, no to opona ma większą przyczepność niż na takim mokrym, nie? Czyli trochę trzeba mieć tego doświadczenia. Ganz gut. Powiem wam, uczę się niemieckiego. Słabo mi na razie to idzie. Nagrałem, no. Jak po mokrym latać na kole. Następny odcinek wam nagram, jak na kole zjeżdżać z krawężnika. Siema.